I co teraz powiedzieć po angielsku? Co powiesz, kiedy ktoś w twoim towarzystwie kichnie, albo kiedy ty kichniesz i spowodujesz zamieszanie w pomieszczeniu? Oglądaj dalej, ucz się ze mną płynnie i swobodnie porozumiewać się po angielsku, odnajdywać się w anglojęzycznych sytuacjach. Do roboty! Jeśli ktoś kichnie, wypada, naprawdę wypada po angielsku powiedzieć bless you. Bless you. Często jest to linking, jest to złączanie po angielsku, bardzo dużo tego złączania. Bless you. Bless you. Powtarzaj ze mną śmiało, mów na głos. Bless you. Ja kichnę, ty mów. Ha-czy! Bless you. I słyszysz to bless you i odpowiesz, no po prostu thank you. A jeśli narobisz zamieszania swoim nagłym, gwałtownym i głośnym kichnięciem, to powiedz excuse me. When you cause an interruption in the room, kiedy spowodujesz właśnie interruption in the room, takie zamieszanie, by sneezing, ha-chu, czyli sneezing, sneeze to właśnie kichać, nazwa tej czynności, a sneeze to kichnięcie, my loud sneeze caused interruption in the room, my loud, my sudden sneeze, moje gwałtowne, moje głośne kichnięcie, or I sneezed. Sneezed, regularny czasownik, zobacz, ma ed z tyłu. I sneezed. Kichnęłam loudly, głośno. Czyli jeszcze raz, jeśli słyszysz, że ktoś kicha, mówisz bless you. Jeśli tobie ktoś tak powie, mówisz thank you. A jeśli to ty nakichasz, ty mówisz excuse me. Skąd w ogóle takie bless you, długa jego forma, to God bless you. Niech Bóg błogosławi, niech tobie Bóg błogosławi. Bless you to po prostu takie błogosławieństwo, bo bless dosłownie znaczy błogosławić. I to używa się niezależnie, czy ktoś jest religijny, wierzący, czy nie. Wszyscy mówią to bless you. Ono owszem od God bless you się wywodzi, czasem je słychać, ale dużo rzadziej. Skąd w ogóle taka tradycja, żeby błogosławić kogoś przy kichaniu? Dwa możliwe powody. Pierwszy, no, sneezing, czyli kichanie is a symptom of a disease, of an illness. Kichanie jest symptomem jakiejś choroby zbliżającej się, nadciągającej, bo możemy powiedzieć come down with, czyli rozkłada mnie. Patrz, niektóre frazale są fajnie dosłownie. Dosłowne, come down with, czyli rozkłada mnie. Come down, ja schodzę w dół, jakaś choroba mnie rozkłada. And then I sneeze, I keep sneezing. Ha-ciu, a-ciu, kicham często. No i wtedy takie błogosławieństwo, bardzo mile widziana rzecz. Zwłaszcza jeśli lata temu, jest tradycja wieloletnia, no z dostępem do medycyny lat temu wiele było różnie. Więc błogosławieństwo zawsze w cenie. Bless you, no bo you're gonna come down with flu, with a common cold, nawet jeśli rozkładało cię a cold, czyli przeziębienie. A drugie, i to mi się bardziej podoba to wyjaśnienie, słyszałam kiedyś, czy w to wierzyć, zdecyduj samodzielnie, że jak ktoś tak suddenly, nagle i gwałtownie sneezes, czyli kicha, to może dusza z niego ulecieć przy tym kichaniu, że tak ha-ciu, wykicha z siebie własne istnienie. No nie wiem, czy w to wierzyć. Dawno temu ludzie wierzyli w naprawdę dziwne rzeczy, więc może faktycznie bano się, no kichanie potrafi być gwałtowne, że dusza się z nich wykicha. Nie wiem, brzmi na tyle naiwnie, że pomoże ci zapamiętać tą potrzebę błogosławieństwa przy kichaniu, bo a nuż rozmówca duszę wykicha, albo po prostu gonna come down with, rozkłada go jakaś choroba i wtedy błogosławieństwo dobre jest. Więc przećwiczmy to. Ja kicham, a ty mówisz czy, a ty mówisz bless you. A ja w ogóle to chyba tak powinnam. Chyba tak to się teraz kicha. To ja kicham, a ty bless you. Ja na to thank you. A jak narobię rumoru, to excuse me. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję.
żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli już kichasz i rozkłada cię choroba, to prawdopodobnie przydadzą ci się tissues albo handkerchief, też można. I to, co się robi z chusteczką, to jest blow your nose. Blow to dmuchać. Wind is blowing. No i właśnie nos się po angielsku dmucha. So, look, I'm gonna blow my nose. I'm going to blow my nose. Blow your nose. Do you need a tissue? Do you need a tissue? Do you want to blow your nose? I co ważne, wszystkich tych wyrażeń używasz zarówno w sytuacjach oficjalnych, formalnych, jak i w sytuacjach luźnych, czysto towarzyskich. W jednych i w drugich, kiedy słyszysz kichanie, mówisz bless you. I właśnie w taki prosty i wydaje mi się luźny i zabawny sposób ucz się ze mną angielskiego, żeby płynnie, swobodnie mówić po angielsku, żeby odnajdywać się w tych anglojęzycznych sytuacjach, żeby czuć się pewnie i nie zapomnieć języka w gębie. Nawet w sytuacji wykichania duszy z siebie. Bye! Do zobaczenia w następnym odcinku.